Bezprzewodowy zwykły? Cześć wszystkim, nazywam się Marzena Zasińska-Igła i od 5 lat zajmuję się rekrutacjami w branży IT, jak również... zakres działania i moim udziałem tutaj było większość najciekawszych projektów rekrutacyjnych w ostatnich 5 latach. Zajmuję się również szeroko pojętym marketingiem związanym z HR-em i tutaj padnie kilka bardzo modnych, nowych stwierdzeń, takich jak employer branding, jak employee branding, tak samo personal branding. To będą takie trzy główne filary tej prezentacji, a co dokładnie w niej się znajdzie, to może pokażę. Zacznę mówić do Was językiem liczby, czyli kiedy, w jakich przypadku 2 plus 2 nie równa się 4. Drugie, rzucę taki problem, jak to, że kandydaci naprawdę nie znają wszystkich pracodawców i z czym, jak można temu zaradzić. Tutaj podam parę przykładów na to, w jaki sposób można temu zaradzić poprzez employer branding, marketing studencki oraz takie ogólne hasło niech o was mówią, byleby nazwy nie przekręcali. Dodam do tego, w jaki sposób employer branding wewnętrzny i zewnętrzny ma się do siebie i jak to wszystko ma, co ma to wszystko wspólnego z rekrutacją. Powiem, w jaki sposób możemy, jakie macie opcje, jeśli chodzi o karierę w branży IT, to już będzie ta druga część, bardziej przeznaczona dla osób, dla kandydatów, jak również powiem, jak zarządzać własnym wizerunkiem. Temat tej prezentacji to jak znaleźć dobrego pracownika i jak zrobić karierę w IT. Przyznam szczerze, że gdybym znała odpowiedź na to pytanie, moje życie byłoby dużo prostsze. Więc co chciałabym tak naprawdę wam powiedzieć? Chciałabym powiedzieć wam, w jaki sposób ułatwić sobie znalezienie dobrego pracownika i w jaki sposób ułatwić sobie zrobienie dobrej, pójście ścieżką kariery, tak żeby było wam dużo łatwiej albo być dobrym freelancerem z dużą liczbą zleceń lub jak po prostu dostać pracę swoich marzeń. O czym dokładnie? Zacznijmy może od tych liczb, bo to na pewno też was interesuje. Jeśli chodzi, pracodawcy w naszym regionie mówią często, nie mamy pracowników, nie mamy skąd ich wziąć, a liczby mówią coś zupełnie innego. Według materiałów jeszcze wtedy Politechniki Szczecińskiej około 550 studentów ukończyło studia magisterskie na Wydziale Informatyki, to daje mniej więcej 110 studentów rocznie. Na te osoby czeka około 4000 ofert w całej Polsce, 100 ofert w naszym regionie, czyli tak przeciętnie, patrząc chociażby na infoludek nasz tutaj lokalny, około 5 ofert dziennie pojawia się w branży IT dla pracowników. I teraz, no niby to się dodaje, tak, 110 studentów rocznie, 100 ofert, no mniej więcej wychodzi, że powinno się zgadzać, ale w dalszym ciągu ja słyszę, że ten pracownik nie ma pracy, mówią, że nie ma pracy w Szczecinie dla nawet w branży IT, że nie ma porządnych ofert, tak samo pracodawcy narzekają, że nie ma pracowników. I tutaj tak naprawdę przychodzi nam z pomocą ten właśnie employer branding. To nowe słowo, nowe wyrażenie, które pomaga pracodawcom promować się, stworzyć strategię marketingową, która spowoduje, że ich wartość na rynku pracy wzrośnie i że ich będą wybierani jako pracodawca, w cudzysłowie, pracodawca marzeń przez kandydatów. Employer branding ma wiele form. Najczęściej pracodawcy rzucają się po pierwsze na kampanię ogłoszeniową. To dosyć droga impreza, bo to przy jednym ogłoszeniu o pracę, biorąc pod uwagę trzy takie główne portale, parę ogłoszeń w prasie drukowanej, to przy jednym ogłoszeniu o pracę około 2500 złotych. Jeżeli te kampanie nie są regularne, to tak naprawdę przy każdej kolejnej ofercie będzie kilka zgłoszeń od osób tylko i wyłącznie zainteresowanych tą pracą na tym stanowisku i osób aktualnie poszukujących pracy. Jeżeli popatrzymy na ten problem poszukiwania dobrych kandydatów szerzej, możemy tutaj, jednym z rozwiązań może być właśnie employer branding. O tym
co to jest, już mówiłam. Jest to kampania, jest to strategia marketingowa. Jak sama nazwa wskazuje, jest to proces. Proces, który trwa dosyć długo. To jeżeli nawet zaczniecie to dzisiaj, to najprawdopodobniej nie wydarzy się nic już jutro. Chociaż podejrzewam, że na przykład w zeszłą niedzielę wzrosła liczba cefałek przesyłanych na rzecz firmy Red Bull chociażby. Czyli są rzeczy, które mogą spowodować nagle lawinę nowych podań, ale tak naprawdę employer branding jako strategia musi trwać i musi tutaj zajmować trochę czasu. Co jeszcze, jaki będzie tego efekt, jeżeli tym się zajmiecie? To oprócz tego, że zgłoszą się do was osoby poszukujące pracy, zgłoszą się do was osoby, które tej pracy nie poszukują, ale być może podeślą CV-kę, jak również przy okazji jesteście w stanie przedstawić ludziom ze swojej branży i spoza branży swoją markę. Tutaj może to zaowocować nowym kontraktem, nowym klientem i wieloma innymi ciekawymi kontaktami. Od czego zacząć? Bo temat jest bardzo szeroki, wiemy, że jest to strategia, wiemy, że to jest marketing, czyli może opcji. Od czego zacząć, żeby zrobić to dobrze? Bo jeżeli coś robić, to uważam, że najlepiej zrobić to od razu dobrze. Najlepiej zacząć od siebie. Od siebie, od własnej firmy, czyli jeżeli macie logo w kolorze zielonym, na przykład tutaj zielono-białym, tak jak Netcamp, to wasza strona internetowa nie może być żółta w czarne kropki i mieć czerwone podkreślenia. Zachowajcie spójną identyfikację wizualną. To wasze logo powinno wszędzie pojawiać się w tej samej formie i wszędzie być od razu identyfikowane przez potencjalnych chociażby kandydatów. Druga rzecz, to również bardzo ważne, szczególnie dla większych firm, których HR-owcy czy rekruterzy nie są tymi samymi osobami, które będą testowały chociażby z wiedzy technicznej kandydatów. Ten rekruter, ten HR-owiec musi wiedzieć dokładnie, o jaką osobę wam chodzi, kto jest waszym potencjalnym kandydatem, jak również musi wiedzieć, kogo ewentualnie jest w stanie menedżer zaakceptować na rozmowę kwalifikacyjną. Ważną częścią employer brandingu, tutaj szczególnie również dla większych firm, jest tak zwana career page. Jest to nic innego jak strona odpowiadająca na wszystkie możliwe pytania zadane i niezadane przez kandydatów, czyli to oprócz frequently asked questions na pewno będą informacje o tym, jak aplikować, co zrobić, żeby ta aplikacja wyglądała porządnie, żeby była ciekawa i jak sobie ułatwić i jak ułatwić stronie drugiej, czyli HR-owcom, jak ułatwić kontakt z wami. Generalnie, jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę dobrą career page, tutaj polecam stronę Warzelnia Talentów Grupy Żywiec. Jeżeli chcecie iść w tą stronę, założyć sobie fajną, dużą stronę z odpowiedziami na te wszystkie pytania, szczególnie jeżeli macie dużo rekrutacji w ciągu roku, polecam założenie takiej strony, może być pod tą samą domeną, może być pod osobną domeną. Ważne, że jeżeli robicie to regularnie, żeby nie odpowiadać ciągle na te same pytania, polecam takie rozwiązanie. Ogłoszenia. Ogłoszenia oczywiście są dużą i bardzo ważną częścią employer brandingu. Powinny być interesujące, powinny być krótkie i powinny być wyczerpujące. Ja wiem, że to jest ciężko wszystko, co chcecie tak naprawdę od tego kandydata wstawić w jeden na jednej stronie, ale no, tak powinno być. Szczególnie ważny tutaj jest tak zwany balans tego, czego byście chcieli od kandydata z tym, co jesteście w stanie mu zaoferować. Czyli nawet wizualnie ta część z wymaganiami nie powinna być dużo dłuższa, albo najlepiej, żeby w ogóle nie była dłuższa od tego, co, jak siebie opisujecie i co możecie temu kandydatowi zaoferować, ponieważ zaraz bardzo często słyszę takie informacje, że ojej, tyle wymagań, na pewno się nie nadaje i jestem tego pewna, że wielokrotnie ci kandydaci, o których wam chodzi, którzy będą sami siebie odrzucać już na tym etapie czytania ogłoszenia. Dodatkowo, jeżeli popatrzymy na punkt siódmy, takie zdanie you fish where the fish is, to jest bardzo ważne, żeby nie mylić kampanii ogłoszeniowej właśnie z employer brandingiem. Pierwsza, najważniejsza zasada jest taka, że najpierw obserwujemy, potem publikujemy. Musimy zaobserwować, gdzie się gromadzą potencjalni kandydaci dla waszej firmy. Musicie zaobserwować, jak się zachowują, co robią. Tutaj na pewno bardzo się przydadzą wszelkiego rodzaju analizy ruchu na waszej stronie. Czyli musicie zobaczyć, gdzie warto pójść po to, żeby zdobyć tych właściwych
kandydatów. Między innymi dla wielu firm, które są zainteresowane absolwentami, takim pójściem w dane miejsce będą uczelnie chociażby, ponieważ jak już absolwenci wyjdą z uczelni i się rozproszą, tak naprawdę bardzo ciężko jest ich znaleźć. Dodatkowo to, o czym firmy często zapominają, to to, że każdy kontakt z waszą firmą powinien być marketingiem. To może chciałabym teraz wyjaśnić, o co w tym dokładnie chodzi. Jeżeli uważacie, że za marketing odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie dział marketingu i szef, prezes, to jesteście w ogromnym błędzie, ponieważ każdy wasz pracownik powinien być waszym ambasadorem, powinien wiedzieć, na czym polega działalność firmy, powinien wiedzieć, jakie macie sukcesy, bo tak naprawdę każdy jeden pracownik będzie mógł promować waszą firmę poprzez swoje zachowanie i to, jak się prezentuje. Zachęcam również do udziału w wirtualnych lub stacjonarnych targach pracy. Wiem, że duże firmy już to robią. Można duże firmy spotkać tak naprawdę na każdych targach pracy. Zachęcam też małe firmy. Jest to fantastyczna okazja do chociażby podejrzenia tego, jak robią to inni, do sprawdzenia siebie już w kontakcie takim face to face z kandydatem, czy z powiedzmy nawet potencjalnymi klientami, bo zdarza się tak, że na targach pracy zawiązuje się przyjaźnie, kontakty, które mogą zaowocować nowymi kontraktami chociażby. To jest employer branding, który jest jakby, to jest to, co można zrobić tak naprawdę naokoło siebie. Jeśli, i tutaj chciałabym wrócić do tego punktu you fish where the fish is. Wiele firm, szczególnie na naszym rynku, tutaj wczoraj miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu na uczelni. Wiem, że wiele firm tak naprawdę już na tych uczelniach jest. To tak zwany marketing studencki, których oni przeprowadzają, to współpraca z biurami karier, to wywieszanie swoich ogłoszeń na uczelni, na tablicach korkowych. Tych ogłoszeń jest bardzo dużo, wczoraj miałam okazję zaobserwować. I to jak najbardziej tego zachęcam. Tak jak mówiłam, absolwentów jest później bardzo ciężko znaleźć. Studenci jednak mimo wszystko są w jednym miejscu. Marketing studencki to nie tylko docieranie bezpośrednio do samych studentów, ale również współpraca i docenienie tego, co mogą dla was zrobić biura karier, uczelnia, jak również NetCamp. Jesteśmy tutaj, NetCamp ma dużo powiązań ze studentami, z uczelnią. Wykorzystajcie to po prostu, że oni są tutaj, możemy w każdej chwili możecie ich o to zapytać, w jaki sposób mogą oni wam pomóc tym razem. Co jeszcze? Osoby, jeżeli jesteśmy przy studentach, bardzo często studenci mówią, wychodzę z uczelni, nie mam doświadczenia i co ja teraz biedaczek zrobię? Oczywiście, ja będę zachęcać i w dalszej części prezentacji do tego, żeby zdobywać doświadczenie w każdej chwili, już nawet na początku studiów, ale mimo wszystko z tych studiów wyjdzie wiele osób, które tego doświadczenia nie będą miały lub będą miały doświadczenie niekomercyjne, a dla wielu pracodawców nie będzie to tak interesujące jak doświadczenie komercyjne. I tutaj ważne jest to, żeby do tych biur karier, organizacji zgłosić się, przekazać, że mam ofertę, jest u mnie wolne biurko i przy tym biurku może w każdej chwili usiąść student, pomóc nam w jakimś projekcie. My zrewanżujemy mu się chociażby referencjami, wystawimy mu referencje albo na jakimś portalu, albo wystawimy mu referencje pisemne i już taka osoba będzie miała łatwiej w zdobyciu pracy, a być może, jeżeli ta osoba okaże się wam naprawdę przydatna, zrobicie wszystko, żeby zatrzymać ją we własnej firmie, bo te programy stażowe najczęściej właśnie taki mają cel, żeby znaleźć te osoby, które pasują nam do organizacji, zarówno pod względem osobowości, jak i pod względem wiedzy. Co jeszcze? Marketing studencki to tak naprawdę w tej chwili kontakt głównie z pokoleniem Y, tak? Y generation. To pokolenie tak naprawdę trzyma w swojej kieszeni smartfona albo ma laptopa w zasięgu ręki, tak, metr od siebie maksymalnie, lub jakiś tablet i te osoby są tak naprawdę cały czas online. O tym trzeba pamiętać, żeby wejść do tam, gdzie te osoby są, czyli jeżeli chcecie tak naprawdę mieć kontakt z absolwentami czy ze studentami, obecność w mediach
społecznościowych jest obowiązkowa, ale mądra obecność, tak? Czyli nie publikujemy tak naprawdę treści, które są, to znaczy tak, to niekoniecznie musi być od razu tak, że jeżeli chciałbyś aplikować na tą ofertę pracy, daj lajka, jeżeli nie chciałbyś, szerni, tak? To niekoniecznie, myślcie o tym, co te osoby chciałyby od was, w jaki sposób moglibyście ich przyciągnąć na swoją stronę. Tutaj, będąc przy temacie smartfonów, będąc przy temacie tabletów, wasze strony czy wasze ogłoszenia warto, żeby miały swoje wersje mobilne lub żeby były maksymalnie proste, tak żeby dobrze się wyświetliły chociażby na mniejszym telefonie komórkowym. To ułatwi tym osobom przeczytanie tej wiadomości gdziekolwiek są, a w tym momencie mogą być wśród znajomych, przekazać komuś, że tak, zobaczcie, to jest ta właśnie oferta, którą dostałem w tej chwili. Jeżeli to nie dla mnie, zobacz, może akurat dla ciebie. To mogą zrobić firmy, żeby być bliżej studentów. Mogą też publikować, dzielić się wiedzą, mogą przyjść na chociażby na Netcam, na Giga Girls Carrots i poinformować, że robimy coś takiego, umiemy, potrafimy, zobaczcie, skorzystajcie z naszej wiedzy i w tym momencie zdobywacie tak naprawdę pozycję eksperta, pozycję pracodawcy, z którym warto rozmawiać, do którego można podejść w sytuacji na przykład typu Netcamp, czyli można odezwać się na ty, można wspólnie napić się czegoś przy barze. Jeśli chodzi o spotkania, oprócz dzielenia się wiedzą, czasami wystarczy bywać na takich spotkaniach. Sama moje doświadczenie, właściwie doświadczenie mojej rodziny jest takie, że poprzez Netcampa można otrzymać bardzo ciekawą ofertę pracy, bo ktoś zasłyszy, że ktoś mówił i później to przejdzie jeszcze przez, w naszym przypadku przeszło to jeszcze przez Blip i parę innych miejsc. I mój osobisty małżonek dostał pracę właśnie tutaj poprzez Netcampa. Także ja jestem chyba, przynajmniej nasza rodzina jest najlepszym dowodem na to, że po prostu warto ze sobą rozmawiać, warto się konsultować i warto bywać. Geek Girls Carrots, czy dziewczęta chodzą na Geek Girls? To jest ta dziewczynka w okularach, Geek Girls Carrots. W przyszłym tygodniu jest spotkanie, zachęcam dziewczęta i panie zainteresowane technologiami do udziału. To tam są tylko i wyłącznie fajne marchewki. Spotkanie jest dla kobiet. Spotkanie jest dla kobiet, ale zachęcam wszystkie panie do przyjścia na to spotkanie. Jest poprzednie spotkanie było naprawdę, naprawdę ciekawe, więc również zachęcam do bywania w takich miejscach jak tutaj akurat strefa 89 na Jagiellońskiej. Mnie bardzo interesuje etymologia powstania tego logo. Trudno mi się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie jestem autorką i tutaj nie jestem prekursorką. Marchewka jest zdrowa, a kobiety dbają o linię i taka jest mniej więcej geneza. Dobrze, ale to już proponuję zapisać się na spotkanie. Jeżeli zostaniesz zaakceptowany, to na pewno... Dobrze, to na to spotkanie również zapisy obowiązują na Facebooku, także zapraszamy. Tak, to jest głównie dla kobiet. Co jeszcze możecie zrobić, żeby o was mówili, byle i oczywiście, żeby tej nazwy nie przekręcali? Jeżeli chcecie naprawdę, żeby zostać zapamiętani, to oprócz tej, to co wcześniej pokazywałam przy employer brandingu, to były takie naprawdę podstawy. Jeśli chodzi o to, żeby was naprawdę zapamiętali, musicie zrobić coś nietypowego. No i teraz uwaga, zagadka. Która firma w ten sposób, między innymi, która firma znana jest z meczu z Caroline Woźniacki? Szczecińska firma. Dokładnie, jest to ta sama firma, która waży piwo, jest to ta sama firma, która piecze chleb i ta firma jest, oprócz tego, tutaj pozdrawiamy Londyn, to jest ta sama firma, która właśnie między innymi promowała się poprzez mecz tenisa, wygrany, zresztą tak jak widać po geście zwycięstwa i widać po wyniku, było to dosyć nietypowe,
i było to no, takie dosyć spektakularne, akurat jeśli chodzi o rynek szczeciński. Także zróbcie coś nietypowego i niech to wynika z waszych zainteresowań, niech to wynika z tego, co naprawdę lubicie robić. Jeszcze jednym sposobem na to, żeby o was mówili, żeby mówili o was pozytywnie, jest tak zwany CSR, czyli biznes odpowiedzialny społecznie. Wiele większych firm się tym już zajęło. Tak w skrócie, są to dobre uczynki, które wykonujecie na zewnątrz, na rzecz społeczności, na rzecz potrzebujących, w grupach, które wywodzą się z waszej firmy. Jeżeli jesteście biznesem odpowiedzialnym społecznie, powiedzcie o tym na zewnątrz i pozwólcie innym usłyszeć o sobie. To tworzy bardzo dobry obraz waszej firmy na zewnątrz. No dobrze, no ale to jest wszystko, co może zrobić firma i to jest tak zwany employer branding zewnętrzny, żeby o nas mówili. Ale teraz zdarzają się często sytuacje takie, szczególnie w przypadku dużych firm, że to, jak firma jest postrzegana, jest w dużej części oparte na plotkach. Wiecie doskonale, że informacja negatywna ma 10 słuchaczy, jest niesiona dalej w świat. Informacje pozytywne nie mają niestety aż takiego zasięgu. Więc tak naprawdę, jeżeli w jakiejś korporacji pracują tysiące ludzi, to w tym momencie każdy z nas będzie znał kogoś, kto zna kogoś, kto tam pracował lub w tej chwili pracuje. I jeżeli wydarzy się w tej firmie, jeżeli ktoś będzie niezadowolony ze swojej pracy, no wiadomo, w przypadku korporacji sytuacja wygląda tak, że jeszcze taki się nie urodził, co by wszystkim tak naprawdę dogodził, więc takie sytuacje będą nagminne. I taka firma będzie borykała się z negatywnym wizerunkiem, chociażby w takim potocznym, powiedzmy, plotkarskim zasięgu, czyli w Szczecinie mówi się, albo ja słyszałem, że od znajomy mojego znajomego. I ten zasięg tak naprawdę złych informacji na temat danej firmy będzie bardzo szeroki. Można temu troszeczkę zapobiegać, można spróbować tą tendencję odwrócić poprzez tak zwany albo employer branding wewnętrzny, albo, tak jak na górze jest napisane, nie wiem, czy Państwo widzą, employee branding, czyli promowanie własnej firmy, ale wśród własnych pracowników. Czyli jeżeli to wszystko, co robimy, idzie na zewnątrz, no to bardzo fajnie, ale jeżeli o tym nie wiedzą nasi własni pracownicy, w tym momencie mamy problem, bo oni mogą nieść te wszystkie plotki ze sobą w świat, a nie będą mówili o tych pozytywnych rzeczach, które się u nas dzieją. Co to ma wspólnego z rekrutacją? No a ma, i to tak naprawdę bardzo dużo, pracownicy chcą się chwalić firmą, chcą się identyfikować z firmą, na przykład z taką jak Google, ale najważniejszą informacją, najważniejszym powiązaniem employee brandingu z rekrutacją jest to, że zadowolony pracownik przyprowadzi kolejnego pracownika do firmy. Po prostu. Taka jest to najlepsze źródło dobrych pracowników w praktycznie każdej firmie. To tak zwany program referencyjny, tak można to nazwać. I teraz motywację własnych pracowników do tego, żeby przyprowadzili kolejne naprawdę fajne osoby, można wzmacniać na kilka sposobów. Można to robić poprzez uścisk ręki prezesa. W wielu firmach to będzie funkcjonowało, funkcjonuje nadal i oczywiście jest, jeżeli to rozwiązanie działa, to jak najbardziej należy je stosować. Można zapewnić drobne upominki, kupon na hamburgera, kupon na darmową apkę. Można na przykład jakiś drobny upominek rzeczowy ufundować za przyprowadzenie fajnego pracownika. Można również wypłacać to w walucie powszechnie uznanej w danym kraju. Tylko tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli za przyprowadzenie danego pracownika do firmy płacimy, a te stawki tutaj akurat na szczecińskim rynku wahają się od 500 do 5000 zł za przyprowadzenie pracownika do swojej firmy, zwykle wypłacane po około 3 miesiącach od tego, jak dana osoba zacznie pracę. Ważne jest, żeby ten program referencyjny miał swój regulamin. Ponieważ tam, gdzie pojawiają się pieniądze, tam najczęściej pojawiają się konflikty. Więc w tym momencie, jeżeli decydujemy się na program referencyjny, pamiętajcie, żeby ten regulamin był przygotowany i żeby najlepiej przeczytał to jakiś prawnik, tak żeby naprawdę nie było żadnych wątpliwości, kiedy te pieniądze zostaną wypłacone.
I to właściwie, jeśli chodzi o employer branding, to by było na tyle. Ja mam bardzo mało czasu i zastanawiam się, troszkę wina Macieja, powiem wam szczerze, bo Maciej mi rozszerzył trochę temat prezentacji i tak właśnie, tak zawsze. To było o employer brandingu. Teraz o poszukiwaniu pracy, poszukiwaniu zleceń. Jedziemy dalej? Tak? Dobrze. Okej. Okay. W takim razie jakby odejdźmy od tego, co robią firmy, odejdźmy od tego, co robią pracodawcy, a teraz większość z nas była albo jest, albo będzie w sytuacji, kiedy będzie po tej drugiej stronie, czyli będzie chciała znaleźć, albo w przypadku freelancera będzie chciała znaleźć zlecenia, albo w przypadku osoby, która znajduje się na rynku pracy i chciałaby pracować na rzecz kogoś, będzie to kontakt z szeroko pojętą rekrutacją. No bo takie mamy jakby dwa główne kierunki rozwoju, jeśli chodzi o branżę IT, kierunki rozwoju kariery. Freelancing to pierwszy kierunek. Czas na to w tej chwili jest dosyć dobry. Na rynku tak naprawdę funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy małych firm, nawet w samym województwie. To są te mikroprzedsiębiorstwa i to są te osoby, które zdecydowały się na ścieżkę kariery, w której nie ma szefa, niekoniecznie, nie zawsze są pracownicy naokoło, nie zawsze są współpracownicy, może inaczej, nie zawsze są współpracownicy naokoło. Klimat jest teraz bardzo dobry na to. Po pierwsze, łatwość dostępu do zleceń, bo mamy wiele, na całym świecie istnieje wiele, wiele portali, które pośredniczą w znajdowaniu zleceń dla freelancerów. W Polsce mamy ich kilkanaście i tak naprawdę, jeżeli jesteście freelancerami w branży IT, to znalezienie zlecenia to tak naprawdę odpalenie kilku stron, przejrzenie tego, co aktualnie potrzebują zleceniodawcy, złożenie swojej oferty. No i to tak w teorii byłoby na tyle, żeby jednak znaleźć dobre zlecenia, żeby one były dobrze płatne, troszeczkę więcej trzeba się wysilić. I tutaj przychodzi nam z pomocą tak zwany personal branding, czyli tworzenie, znowu, jest to strategia marketingowa, która jest obliczona na zbudowanie własnej reputacji i polepszenie swoich szans na rynku, w przypadku freelancera na rynku zleceń, w przypadku osoby szukającej pracy na rynku szeroko pojętej rekrutacji. I teraz, co należałoby zrobić, co warto by było, od czego warto by było zacząć, żeby te zlecenia dobrze płatne, ciekawe wpadały właśnie do naszej skrzynki mailowej, a nie do skrzynki kolegi. I tutaj, tak samo jak w przypadku firm, spójny, profesjonalny wizerunek. I teraz to nie tylko i wyłącznie znalezienie fajnej nazwy firmy, założenie ładnej domeny, zrobienie własnej ciekawej strony, ale pamiętajcie o czymś bardzo, bardzo ważnym. Profesjonalny wizerunek będzie od was wymagał znowu marketingu w każdym kontakcie, więc zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby rozdzielić to, co publikujecie w internecie, co jest treściami prywatnymi, a co jest treściami profesjonalnymi. Jeżeli bardzo wam zależy na prywatności, warto rozdzielić nawet portale, czyli Facebook do rzeczy prywatnych, inne portale typu właśnie na przykład LinkedIn czy Golden Line do kontaktów publicznych, do kontaktów profesjonalnych. I znowu, budowanie swojej marki, budowanie swojej reputacji na rynku w tej chwili dosyć jest ułatwione poprzez dzielenie się naszą wiedzą. I znowu, wielu freelancerów pewnie będzie miało kontakt lub ma w tej chwili kontakt z organizacjami studenckimi, będą mogły przyjść chociażby znowu na NetCamp, opowiedzieć o tym, czym się zajmują, będą mogły podzielić się wiedzą na swoim blogu, będą mogły podzielić się wiedzą na forum czy w komentarzach do innych blogów. Bardzo ważne, jeżeli zakładacie własnego bloga, to ja bardzo was proszę, nie od pierwszego wpisu nie obwołujmy się ekspertami, bo narazicie się tak naprawdę nawet jeżeli macie zasługi w danej branży, to nie w pierwszym wpisie, tak? Nie w pierwszym wpisie, ale już w drugim można. Zbudujcie najpierw jakąś bazę, chociażby, nie wiem, 10 wpisów, które będą miały wartość, które będą uznane przez, zacytowane przez inne osoby. Wtedy
Zresztą ja jestem zawsze daleka od tego, żeby od tego auto nazywania siebie ekspertem. Niech to powiedzą o was inni, tak? Także zbudujcie swój autorytet i niech inni was tak naprawdę obwołają tymi ekspertami. Co jeszcze można zrobić, żeby łatwiej kolejne zlecenia i naprawdę fajne zlecenia do was wpadały? Można udzielać się w projektach open source'owych. Oczywiście to jest dla tych osób, które wierzą w swoją... To jest dla wyznawców, tak? To nie jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś powie sobie i ma takie motto życiowe, nie pracuję za darmo, to wiadomo, że ta, bez włożenia serca w to, to lepiej się w ogóle za to nie brać. Jeśli chodzi o projekty open source'owe, dla osób, które... Jest to naprawdę bezcenne doświadczenie dla osób, które chcą pracować w przyszłości właśnie w takich projektach międzynarodowych, często w projektach zdalnych, tak, z zespołem rozsianym na całym świecie, ponieważ to da wam możliwość sprawdzenia siebie, nauczenia się tego, jak to jest, kiedy kierownik projektu jest w Chinach na przykład, a osoba, która stworzyła architekturę całej aplikacji, jest na przykład w Kanadzie. Praca nawet praca z zegarem, tak? Tak, nauczenie się tego, że nie w każdym kraju o tej samej porze jest dokładnie ta sama godzina, to daje takie szersze pojęcie o tym, jak ten rynek, jak bardzo globalna wioska w tej chwili jest tym miejscem, gdzie my mieszkamy. Co jeszcze można zrobić? Można napisać kolejną latarkę, można napisać kolejne lusterko. Jeżeli dostaniecie 5 gwiazdek od 100 tysięcy użytkowników, no to brzmi jak kolejne referencje dla waszej firmy. Jeśli chodzi o referencje, warto je zbierać zarówno na portalach, tak samo warto zbierać papierowe wersje lub chociażby w PDF-ie, jeżeli to jest na przykład od kierownika projektu w Kanadzie, warto zbierać te referencje, bo tak naprawdę zbiór tego, co wykonaliście już w tej chwili, tak, i tych dobrych słów na temat waszej elastyczności czy konkurencyjności ogólnie, może kolejny projekt przynieść taki, o którym tak naprawdę zawsze marzyliście. I to jest jakby jeden kierunek, czyli w branży IT można zrobić karierę freelancera, to może potem się rozwinąć w większą firmę i to jest jakby jedna z tych opcji. Drugą opcją to jest oczywiście praca na czyjś rachunek. Najczęściej osoby z mniejszym doświadczeniem to wybierają i ten sam personal branding można zastosować wchodząc na rynek pracy lub nawet będąc już na rynku pracy. Należy jednak o tym pamiętać, że znowu jest to proces, który trwa. Jeżeli nawet zaczniecie to robić dzisiaj, to efekty tego będą dopiero za parę miesięcy lub nawet czasami w niektórych przypadkach za parę lat. Jak to zrobić w rekrutacji? Jak ten personal branding zaprząc na swoją korzyść, jeśli chodzi o rekrutację? No po pierwsze, to nie wiem, ilu jest studentów na sali? Mogę prosić ręce? Mamy studentów? Jest trochę studentów, dobrze. Ja chciałabym może... Chciałabym powiedzieć o troszeczkę o świadomym planowaniu kariery, a tak naprawdę chciałabym tutaj przedstawić od strony pracodawcy, jak wygląda, kim jest tak naprawdę inżynier, kim jest dobry kandydat. Więc taki dobry kandydat od strony pracodawcy, przynajmniej od strony tych, z którymi ja mam do czynienia, a jest ich sporo, to jest osoba albo, jeżeli jest to inżynier absolwent, to jest osoba, która wyszła ze studiów z w miarę dobrymi ocenami, czy bardzo dobrymi i to jest jakby pierwsza kategoria. Druga kategoria to jest osoba, która wyszła ze studiów i pracuje w swoim zawodzie. Teraz, bardzo często, i to są rzeczy, które mam tak naprawdę codziennie w swojej pracy, rozmawiam z kandydatami, którzy mówią, no dobrze, proszę pani, ale ja pojechałem na 3 lata do Wielkiej Brytanii, i w tej Wielkiej Brytanii jeździłem jako kurier i no teraz wracam, no przecież mam studia skończone, chciałbym pracować w tej branży. No niestety, no to nie zawsze będzie możliwe w tym momencie, więc zachęcam do tego, żeby patrzeć na to, gdzie chcielibyście być za parę lat i żeby patrzeć na to, gdzie chcielibyście być za parę lat i iść konsekwentnie drogą, bez odstępowania zbyt daleko od tej ścieżki w żadną stronę. Co jeszcze? Komercyjne projekty na studiach. To szczególnie dla osób, które jeszcze tych studiów nie skończyły. Zacznijcie od małych projektów dla
od małych projektów dla dużych firm już na studiach. Wychodząc ze studiów, często, wiele razy słyszę od absolwentów to, że no dobrze, skończyłem studia, kiedy miałem zdobyć to doświadczenie? No właśnie na studiach. To coś, co uczy ludzi planowania swojego czasu, zarządzania tym czasem. I jeżeli na studiach jesteście w stanie zdobyć doświadczenie, wychodząc z tych studiów, pracodawca powie, o, to jest taki ogarniacz. On ogarnął w czasie studiów zarówno odrobinę pracy, jak również to i zdobył referencję, już wychodzi na rynek pracy taka osoba z pewnym doświadczeniem. Ja będę już krótko, obiecuję. Jeśli chodzi o rynek pracy, on weryfikuje również osobowość. Wielu pracodawców w tej chwili patrzy bardzo na to, kim dana osoba jest i w jaki sposób będzie pasowała do zespołu. I według zasady you hire for skills, you fire for personality, już odchodzi się tak naprawdę od tego zatrudniania tylko i wyłącznie na te tak zwane twarde kompetencje, tylko wielu pracodawców będzie patrzyło na to, kim jest dana osoba i w jaki sposób uzupełni nasz zespół. Co jeszcze? W pierwszych 5 latach po studiach to nie jest czas na kominy finansowe. Te pierwsze kilka lat będzie tak naprawdę te wymagania finansowe, które wielu kandydatów ma, po prostu na tym etapie są nierealne. A dlaczego są nierealne? Bo zasłyszeli od kolegów, którzy mają 5 lat doświadczenia, ile te osoby zarabiają i chciałyby dokładnie tyle samo. No niestety, nie zaraz po studiach. Co jeszcze ważne, żeby powiedzieć o personal brandingu w takim kontakcie, szczególnie tutaj mówię o kontakcie z działami HR większych firm, nie z headhunterami, ale jest wielu kandydatów, którzy mają taki pomysł, że na przykład w pierwszym roku czy 2 latach swojej kariery zawodowej pójdą na 20 rozmów kwalifikacyjnych, wymyślą sobie jakieś z kosmosu wymagania finansowe i tak w ten sposób taki fishing trip zrobią i sprawdzą, która firma się złapie na te ich wymagania finansowe. I ja bardzo, bardzo odradzam takie działania, szczególnie osobom, które mają mniej doświadczenia, ponieważ te fishing trips mogą skończyć się w ten sposób, że HR-owcy ze sobą rozmawiają, HR-owcy bywają w tych samych miejscach, są HR-campy organizowane i czasami nawet pomimo tej ochrony danych osobowych jedna osoba szepnie drugiej osobie, uważaj na pana Kowalskiego, bo on sobie chodzi i sprawdza. I ta osoba może, jeżeli to zostanie szepnięte niewłaściwej osobie, to ta szansa na pracę waszych marzeń może w tym momencie zostać zaprzepaszczona. Także pilnujcie tego, zarządzajcie swoim wizerunkiem tak, żeby ktoś za was tego nie zrobił. Skoczkowie, to chyba wiemy, każdy wie, kim są. Jeżeli dana osoba ma taki pomysł, że sprawdzi sobie wszystkie w Szczecinie korporacje albo wszystkie firmy po drodze, które na przykład, których przedstawiciele są tutaj na sali, to tak naprawdę, jeżeli to będzie pierwsza, druga, piąta firma, to 6., 7. i 8. już nie uwierzą w to, że praca w tym miejscu jest pracą waszych marzeń. Robert pokazuje mi, żebym już kończyła. Bardzo przepraszam, że to tyle. Mam jeden slajd. Mogę? Dziękuję. Dobrze, więc tak naprawdę to jest to, co chciałabym powiedzieć o personal brandingu. Jaką on powinien mieć formę, bo to wszystko, co ja mówię, to jest zachowanie, ale jeszcze to w jaki sposób my się przedstawiamy, nasze dokumenty również powinny być naszą wizytówką. Tak jak wizytówką firmy jest jej strona internetowa, wizerunkiem freelancera jest, nie wiem, zestaw referencji, czy chociażby te gwiazdki, o których wcześniej wspominałam, chociażby na przykład w App Store. Tak, jeśli chodzi o rekrutację, naszą wizytówką jest nasz zestaw dokumentów, które przedstawiamy i wysyłamy do danej firmy. I teraz, tak naprawdę postaram się szybko. Najważniejsze to oczywiście czytelne, bezbłędne CV. Jeśli chodzi o CV, należy zachować tutaj konsekwencje w nazywaniu tych plików. Proszę mi uwierzyć, że przeciętna agencja pośrednictwa pracy dostaje tygodniowo 1000 CV, które nazywają się CV.pdf. Wiadomo, że to chociażby, zapiszcie zawsze imię, nazwisko w nazwie pliku, zapiszcie na przykład adres, podajcie swoje imię, nazwisko w tytule maila, który wysyłacie do firmy, to zawsze na pewno ułatwi kontakt z wami, znalezienie waszej aplikacji i no, w tym momencie wasza wizytówka jest dużo
lepsza. Adres e-mail, niepięknalola@buziaczek.pl. Proszę, uważajcie na adres e-mail, ponieważ później stają się tak naprawdę historiami, które HR-owcy opowiadają sobie przy trunkach różnych. Tak, także patrzcie na to, żeby e-mail, z którego wysyłacie, żeby był waszą wizytówką, żeby to świadczyło o was. Co jeszcze? Mniej wody, więcej treści, czyli jeżeli przedstawiacie swoje CV, wysyłacie swoją aplikację, patrzcie na co to wysyłacie, nie wysyłajcie szablonu tak naprawdę do każdego, tylko czytajcie uważnie ogłoszenia. Jeżeli chcecie otrzymać pracę swoich marzeń, przeczytajcie dokładnie 3 razy ogłoszenie, napiszcie CV dokładnie pod to ogłoszenie i tak samo list motywacyjny. Jeżeli list motywacyjny napiszecie porządnie, naprawdę HR-owcy to czytają te listy, szczególnie w momencie, kiedy mają na przykład zagwozdkę, którego z 2 albo 3 kandydatów zatrudnić. List motywacyjny to naprawdę temat na osobną prezentację, ale tylko chciałabym powiedzieć jedno najważniejsze zdanie. Jeżeli piszecie list motywacyjny do firmy, przekażcie tej firmie, co ta firma zyska zatrudniając was, a nie co wy zyskacie wchodząc do tej firmy. Mówcie językiem korzyści, czyli co ta organizacja zyska mając was na pokładzie. To już do absolwentów, więc naprawdę krótko. Jeżeli skończyliście studia niedawno lub jesteście w trakcie ich kończenia, dopiszcie jaki tytuł naukowy zdobyliście lub zdobywacie, bo 4-letnie studia mogą oznaczać wszystko, że ktoś robił bardzo dosyć długo na przykład inżyniera, jak również, że bardzo szybko zrobił magistra. Więc bardzo was prosimy tutaj jakby od tej strony HR-owej, podawajcie jaki tytuł zdobędziecie, podajcie opis pracy magisterskiej, inżynierskiej oraz opis praktyk oraz najlepiej, jeżeli pracowaliście lub robiliście projekt na rzecz jakiejś firmy, zwykle powiedzmy tej mniej znanej firmy, podajcie link do jej strony i tutaj ważna właściwie ostatnia uwaga, jeżeli piszecie CV po angielsku, podajcie również link do angielskiej wersji strony internetowej. Bardzo przepraszam, że to tak długo trwało. Mam nadzieję, że kiedyś rozwiniemy ten temat bardziej. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeszcze damy szansę na co najmniej 2 pytania, takie konkretne, proszę, bo czasu troszkę nam koleżanka zajęła, ale chociaż konkretnie. A propos jeszcze rekrutacji, to ja zawsze się zastanawiam, dlaczego ciągle potrzeba tyle programistów na rynku, bo ciągle i ciągle tylko programiści, no chyba, że wiecie, jest tak jak w tym kawale, że dobry programista zawiesza się razem ze swoim programem. Nie, bo to jest nasz spisek. Wiesza się, tak? To jest nasz spisek. Znowu to przejdźmy do pytań. Pytania, ręka do góry. Teraz naprawdę nie wiem, dlaczego aż tylu programistów. Jasne. Czytałem ostatnio 2 statystyki. Pierwsza jest taka, że po opublikowaniu ogłoszenia w ciągu 2-3 dni spływa 400-500 ofert i znakomity procent, powyżej 80, jest kompletnie nie na temat. A drugi to są statystyki amerykańskie, które mówią o tym, że pracodawcy, żeby się opędzić od tego problemu, zaczęli używać pewnych zautomatyzowanych narzędzi do wstępnej analizy aplikacji i robi się w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, wedle tego co czytałem, taki rynek pozycjonowania CV-ek pod słowa kluczowe i tak dalej. Czy mogłabyś się do tego ustosunkować, jak to u nas wygląda? Po pierwsze tak, zwykle około 90% CV-ek napływających na daną ofertę pracy jest zupełnie nie na temat. Są to osoby, które a może się uda, a może na przyszłość, a niech zostanie w bazie, to odezwą się do mnie kiedyś. A druga rzecz, faktycznie te zautomatyzowane systemy rekrutacyjne są coraz częściej wdrażane i tutaj większość korporacji w Polsce, które zajmują się rekrutacją tych największych nazw w branży, już to stosuje w tej chwili, ponieważ te CV-ki już od razu trafiają do bazy, one są pod odpowiednimi słowami kluczowymi ze względu na to, na jakie napłynęły ogłoszenia i kto je nadesłał, kiedy je nadesłał i to naprawdę bardzo ułatwia sprawę. Równocześnie, to może nie będzie popularne, co ja powiem, równocześnie odsiewając te osoby, które sobie nie radzą z prostymi rzeczami.
Jest na przykład, nie, tu chodzi o obsługę chociażby formularzy internetowych. Jest między innymi taka dosyć popularna e-recruiter, HumanWay, tak, jest ich sporo. Jeżeli chcecie zastosować to w waszej firmie, zachęcam. Cena jest dosyć wysoka, ale jest to no, za każdy spokój duszy i za każde ułatwienie pracy, no niestety trzeba zapłacić.